kilkaset milionów złotych zostało zmarnowanych. Można powiedzieć, że obecne kierownictwo zderzyło się z ziemią. Przez 8 miesięcy mamy nadrobić to, czego przez 3 lata nie zrobiono. To są póki co słowa, słowa, słowa. Żadnych twardych faktów nie ma. Temat modernizacji technicznej polskiej armii zawsze budził ogromne emocje, bo z jednej strony to wielka polityka, z drugiej ogromne pieniądze. Sejmowa Komisja Obrony zebrała się dziś na pilnym posiedzeniu w tej sprawie. Problemem nie jest jednak brak pieniędzy, ale to, że zdaniem opozycji ich nie wydajemy. W Sejmie nie pojawił się dziś minister obrony Antoni Macierewicz. Zarzuty odpierał jego zastępca. My nie zwijamy modernizacji technicznej. My po pierwsze dostosowujemy ją do realiów. Po prostu do takich realiów, żeby można było ją zrealizować, można było ją zrealizować sprawnie, szybko i przy wykorzystaniu w możliwie szerokim zakresie polskiego przemysłu. PiS rządzi już jednak ponad 8 miesięcy i w żadnym z kluczowych programów nie została podjęta decyzja. Najbardziej znany przykład dotyczy śmigłowców Caracal. Kupić je chciał jeszcze rząd Platformy. Związaliście nam ręce. PiS temu zakupowi od początku był przeciwny, ale czas nagli, o czym przypominają znawcy tematu. I nie chodzi tylko o śmigłowce. Obrony antyrakietowej nie mamy, przeciwlotnicza się sypie. Tak naprawdę to marynarkę wojenną mamy w postaci szczątkowej. Za chwilę przestaną latać śmigłowce, bo też już mają po 30 kilka lat. Program modernizacji polskiej armii rozpoczęty przez Platformę Obywatelską ma kosztować nawet 200 miliardów złotych w perspektywie najbliższych kilku lat. Ja nie twierdzę, że wszystkie nasze decyzje były optymalne. Można sobie wyobrazić inne decyzje, ale niech, że one w końcu będą. PiS chce, by jak najwięcej pieniędzy popłynęło do polskich zakładów zbrojeniowych. Dotyczy to śmigłowców, ale nie tylko. Według ministra obrony amerykański system obrony przeciwrakietowej Patriot, jaki zamierzamy kupić, ma być w dużej części wykonany w Polsce. To informacja z ostatnich tygodni i podobno ma być to dowód na zmianę podejścia dostawców do polskiego rynku. Oni kiedyś się czuli tak pewnie, że uważali, że to wszystko jest, że oni są jedynymi dostawcami. Konkretów jednak wciąż brak. Nadal nie ma również decyzji, co z zakupem nowoczesnych okrętów dla marynarki wojennej. Wy już nie opowiadajcie, co w tej sprawie robili poprzednicy. Zróbcie coś. Rok czasu mija. Zróbcie coś. Ja mam wrażenie, że ktoś się tak stawia sprawę, że w zasadzie chyba myli się z powołaniem, nie powinien działać jako parlamentarzysta, jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej, tylko jako lobbysta oferentów. Wiceminister nie odpowiedział na pytanie, jak rząd zamierza realizować ambitny plan wydatków na armię, o którym zaraz po szczycie NATO mówił minister Antoni Macierewicz. Potrzebny jest co najmniej 3% nakładów na armię i do tego będziemy zmierzali. W tegorocznym budżecie Sejm zaplanował na ten cel 2%. Wydanie tej kwoty w pełni jest jednak mało realne. Naprawdę nie potrafiłbym sobie wyobrazić, jak można wydać niespełna 2 miliardy złotych przewidziane na helikoptery wielozadaniowe, jeżeli, a do tego nas rząd PiS-u chyba przyzwyczaja, nie zostanie zrealizowany kontrakt z Airbusem na helikoptery Caracal. W tej sprawie MON powtarza jak mantrę. Negocjacje trwają już od ponad roku. Kamil Dziubka, Onet.